Na rekolekcjach pierwszy raz w życiu byłam jako 9-letnie dziecko. I tak z dzisiejszej perspektywy, jako już dorosła kobieta, żona, mogę powiedzieć, że właśnie życie z Bogiem i szukanie takich miejsc, w których można Go bardzo blisko spotkać przez kontakt z innym człowiekiem, przez Słowo Boże, przez przyrodę, to jest najlepsza inwestycja, jaką możemy włożyć właśnie w swoje małżeństwo i w swoje życie. Na tych rekolekcjach zgłębialiśmy temat rodziny, właśnie tego, kim jest ojciec, kim jest matka, ale tak naprawdę każdy człowiek, bez względu na to, jaką drogę Pan Bóg mu przeznaczył i jaką drogą pójdzie, powinien przede wszystkim właśnie dążyć do świętości przez tą bliskość z Bogiem. Dlatego zachęcam, jeżeli nie wiesz, jakie jest Twoje miejsce, albo już znalazłeś swoje miejsce, a czegoś Ci brakuje, to właśnie brakuje Ci tej relacji z Jezusem, tego osobistego spotkania z Nim, a tego można doświadczyć właśnie tu, na przykład w Karmężach. Dlatego zapraszamy, w przyszłym roku też będą takie rekolekcje. Warto przyjechać, bo to naprawdę jest najwspanialszy kapitał, w jaki możemy zainwestować.